Gdzie ja mam patrzeć? Którą kamerę? Szczęść Boże, witamy. Skończyc Wielkich, świątynia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, kolejny drewniany obiekt Beskidzkiego Muzeum, rozproszonego ksiądz dr Szymon Tracz. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Dzisiaj będzie lekcja wyrazów trudnych. Kolatorzy, empory, krypty. Chyba nie są aż takie trudne te Myślę, słowa. Myślę, że dla wielu osób jednak będą sporą nowością, a przynajmniej odnowieniem wiadomości dawno gdzieś tam schowanych w szufladce. Tak, rzeczywiście kościół, w którym się znajdujemy to świątynia drewniana, która została wzniesiona przez cieśle Pawła Krzyżaka z Bobrka w 1777 roku dobudowano ją do istniejącej wcześniej wieży dzwonnej, dzwonnicy, która powstała w 1751 roku, a jej cieślą był Jerzy Dziędziel z niedalekiego Zabłocia, tutaj spod, spod Skoczowa. Sama świątynia jest już kolejną na tym miejscu, dlatego że parafia jest zmiankowana w połowie XIV wieku, a więc te kolejne świątynie musiały tutaj funkcjonować. Miała także swój okres, kiedy Kościół na tym miejscu zniesiony przed tą obecną świątynią znajdował się w rękach protestantów od pierwszej połowy XVI wieku do połowy wieku XVII. I też jeśli chodzi o swoją strukturę, ta XVIII wieczna, skąd idąc, świątynia, jest mocno zakorzeniona w tą tradycję ciesielską, właśnie wyrastającą jeszcze z czasów gotyku, a więc mamy prezbiterium zamknięte trójbocznie, które jest niższe od szerszej nawy i ten charakterystyczny układ dachów, gdzie kalenica prezbiterium jest oddzielona od kalenicy dachu nawy, co wskazuje właśnie na ten rodowód charakterystyczny dla regionu śląskiego. A sama dzwonnica budowana na słup, z izbicą, zwieńczona baniastym hełmem, także właśnie nawiązuje do tych popularnych tutaj rozwiązań, które się pojawiły. Natomiast to, co jest ciekawą rzeczą, to jest występowanie empory. Empory, która to empora jest taką przestrzenią, Nadwieszoną, tutaj urządzoną nad zakrystią. Nad zakrystią i nad takim aneksem bocznym, który flankuje prezbiterium. Czyli de facto mamy dwie. Tak, mamy dwie, dwie empory, z czego ta empora nad zakrystią jest tak zwana emporą pańską. Empory pojawiają się w architekturze dość wcześnie, dlatego że pierwsza empora, pierwsze empory wprowadzono w układzie bazylikowym w mediolanie już w VI wieku. A więc zagospodarowano tą przestrzeń nad nawą boczną, która jest niższa od nawy głównej i teraz ta nawa boczna została przepruta, ściana nawy bocznej została przepruta po to, żeby właśnie nad tą nawą boczną można było umieścić taki ciąg pomieszczeń, czyli jedno pomieszczenie, gdzie mogli znajdować się również uczestniczący wierni w liturgii. Te empory były zarezerwowane dla wyższych sfer, dla arystokracji, a przede wszystkim dla władcy. I taką emporę wybudował Karol Wielki w kaplicy w Akwizgranie, w Odo z Mecu, który był twórcą tej wspaniałej kaplicy w VIII wieku ona Ta kaplica stała się wzorem dla późniejszych kaplic, gdzie właśnie takie empory, czyli miejsce dla władcy i jego najbliższego otoczenia, były ustawiane ponad wiernymi we wnętrzu świątyni, po to, żeby ten władca z jednej strony mógł być wyróżniony, ale z drugiej strony, co też jest charakterystyczne, że monarcha, który przebywał na emporze, znajdował się na wysokości. Chrystusa pantokratora umieszczonego w polichromie albo w mozaice nad ołtarzem. Czyli mamy tą sakralizację władzy. Władca, który jest zastępcą Chrystusa na pomazańcem ziemi Bożym i pomazańcem Bożym. Pomazańcem Bożym. Tak, to, jest, to jest ta właśnie ta symbolika. I ta symbolika ona była stosowana właśnie przez tych, którzy byli właścicielami w układzie feudalnym świątyń. I oni równocześnie byli kolatorami. To właśnie, czy właściciel musi się równać kolator? Tak, dlatego, że właściciel, właściciel danej miejscowości miał prawo tak zwanego patronatu, czyli z jednej strony spoczywało na nim obowiązek utrzymania świątyni, zadbania o jej wygląd materialny, ale z drugiej strony miał prawo, do wyboru duchownego, do mianowania proboszcza, do tego, żeby właśnie w porozumieniu z biskupem mógł tego rodzaju nominacje uskutecznić. I też no tutaj była ta wzajemna zależność pomiędzy parafią a dworem, czy, czy, czy pałacem, tak jak w przypadku jest tutaj w Kończycach. No i tu, na tym porze, przez długie lata zasiadała niezwykła postać związana właśnie z Kończycami Wielkimi hrabina Róża Thun von Hohenstein. Gabriela. Gabriela, przepraszam. Tun und Hohenstein z Lariszów, która jest określana jako dobra pani skończy z wielkich. To tutaj jest typowe dla Śląska Cieszyńskiego, że albo jest dobra pani, albo jest czarna księżna. Skrajności w opowieściach, w legendach mocno tutaj są naznaczone. Można właśnie sporo dobrego przeczytać o Hrabinie Gabrieli i ona faktycznie została tu jako dobra pani. Możemy ją spotkać przed kościołem na ławeczce, usiąść koło niej i nacieszyć się jej obecnością, ale to była osoba. Jak oczywiście pomniku no, tak, tak. Dokładnie. To była osoba, dla której mieszkańcy tej ziemi, mieszkańcy jej ziemi, no bo de facto tak to wyglądało, byli ważni. Ona była osobą, z którą można było się spotkać. To nie był ten rozdział. Pewnie siedziała tam na tej emporze. Tym niemniej, jak wychodziła z kościoła, to każdy mógł się z nią spotkać, mógł do niej podejść. Nie było w niej tego pańskiego rozdziału, bo ja nie mogę z kimś rozmawiać, bo mnie nie wypada. To było niesamowite na tamte czasy, że ona potrafiła spotkać się z każdym. Hrabina zmarła w 1957 roku. Ona była ostatnią właścicielką Pałacu Kończyckiego, którego została wypędzona w 1945 przez władze komunistyczne. Przez całe późniejsze lata, do swojej śmierci, mieszkała w maleńkim mieszkanku w Cieszynie. Ale kiedy jeszcze była w pałacu, tutaj w okresie międzywojennym, ona też realizowała ważne dzieła charytatywne, między innymi fundowała skrzydło szpitala w Cieszynie. Za co w 1900, roku, w ogóle za swoją działalność, została odznaczona przez władze Odrodzonego Państwa Polskiego Krzyżem Orderu Odrodzenia. 1922 roku, czyli te jej działania były, były tutaj dostrzeżone. I to jest właśnie przywilej, przywilej kolatora do tego, aby zasiadał na, na emporze. Ale tutaj ta wieść lokalna niesie, że to, że w pałacu po Zabraniu jej tego pałacu był dom dziecka, bo przez lata tutaj faktycznie funkcjonował dom dziecka. To było takim promyczkiem dla niej, że to sprawiało, że lżej jej było tu nie mieszkać, że dzieją się tu w pewnym sensie jakieś dzieła charytatywne. Tak, i że to ta opieka tutaj jest, jest cały czas realizowana, to co było jej, jej bardzo bliskie. A jeśli chcą Państwo spotkać ją nie tylko tutaj przed kościołem, to warto zajrzeć na cmentarz komunalny w Cieszynie, gdzie można znaleźć duży grobowiec rodziny. Y ale sama hrabina spoczywa w tutaj w kończycach, tak, tak, na cmentarzu parafianym. Cały rodzinny grobowiec jest na, na cmentarzu ko komunalnym w Cieszynie. Rodu Lariszów, z którymi, z którymi tunów i, tu, również. Ta, i tunów, również, z którymi była y, związana. Y, prawo patronatu dawało jeszcze jeden przywilej, mianowicie można było zostać pochowanym we wnętrzu świątyni. I tu schodzimy do krypt. Do krypt. W Kończycach krypty nie mamy, natomiast krypty na naszym szlaku Beskidzkiego Muro występują w Polance Wielkiej. Tam Między innymi w czasie ostatnich prac żeśmy odkryli kryptę pod ołtarzem, kryptę grzebalną. Były, są też krypty grzebalne między innymi w Osieku. Ale właśnie ten przywilej pochówku we wnętrzu kościoła, czyli nie na cmentarzu, ale wewnątrz świątyni, on również był przypisany do, do, do kolatora. Tu warto rozróżnić dwie, dwa rodzaje krypt. Mianowicie papież Jan VII w IX wieku, na początku IX wieku, postanowił przebudować aranżację grobu świętego Piotra w Bazylice Watykańskiej. Chodziło o to, żeby wraz z rozwojem kultu relikwii i przybywających pielgrzymów do grobu apostoła Piotra, by ci pielgrzymi mogli mieć bezpośredni kontakt z relikwiami. Dlatego stworzono przestrzeń wokół grobu, którą urządzono pod posadzką starej Bazyliki Konstantyńskiej. I w ten sposób powstała pierwsza krypta. Te krypty później były rozbudowywane wokół grobu św. Piotra po to, żeby można było tam ustawić ołtarze i teraz te ołtarze służyły do celebracji świętej ofiary w bezpośredniej bliskości grobu apostołów. I to rozwiązanie rzymskie zostało skopiowane następnie w architekturze europejskiej, w architekturze wczesno romańskiej, później romańskiej, właśnie jako realizację do prezentowania relikwii Czyli mamy relikwie, które są złożone w krypcie pod ołtarzem i teraz wejście do tej krypty sprawia, że pielgrzymi nie zakłócają liturgii, która jest celebrowana wewnątrz świątyni. I można było zejść do krypty, aby bezpośrednio pomodlić się przy relikwiach, nie zakłócając liturgii, która celebrowana była w górnej części. I tak było w tych wszystkich kościołach pielgrzymkowych na szlaku, wiodącym chociażby do komposteli, do grobu świętego Jakuba przez całe średniowiecze. Pozostałością takiej krypty jest chociażby krypta św. Leonarda w katedrze krakowskiej na Wawelu. To jest pozostałość romańskiej katedry właśnie z taką kryptą liturgiczną. Natomiast innym rodzajem są krypty grzebalne, czyli te krypty, które pełnią funkcję nekropolii, do której składa się ciała zmarłych w trumnach i te wejścia są zamykane, czyli nie mamy tam, tam dostępu. I tego rodzaju krypty także były urządzane, właśnie tak wspomniałem, również w niektórych kościołach drewnianych, co wiązało się z tym przywilejem patronatu, gdzie w takiej krypcie mógł spocząć duchowny, proboszcz pracujący w danym kościele czy też właściciele i cała i członkowie rodzin kolejnych właścicieli mogli właśnie w krypcie tutaj spoczywać no, dziś te, wiele tych krypt się nie zachowało, dlatego że z racji na warunki wilgotnościowe czy warunki dziejowe bardzo często te krypty były penetrowane przez wojska, chociażby wojska radzieckie w czasie II wojny światowej. To była zmora, bo właśnie w trumnach poszukiwano kosztowności, które można było tym zmarłym ograbić. Ale mamy świątynię również w naszej decyzji, gdzie te krypty się zachowały i te wspaniałe pochówki. No, szczęśliwie dotrwały do naszych czasów. Mamy jeszcze jakby trzeci rodzaj krypt. Niekoniecznie są to właściciele danej ziemi czy kościoła, ale są to znamienite postaci typu kościół na skałce, gdzie nie leżą ludzie związani bezpośrednio z tym kościołem, ale zasłużeni dla Kraju dla narodu. Tak, ale to jest znowu pewna, pewnego rodzaju idea, która pojawiła się w okresie zaborów, mianowicie krypty królewskie w katedrze krakowskiej nie były ogólnie dostępne. To dopiero pod zaborami pojawiła się idea, by je połączyć pod konkretnymi kaplicami w jeden ciąg umożliwiający zobaczenia właśnie. Trumien królewskich, po to by budzić tego ducha narodowego. I kiedy ten wawel się zapełnił, bo generalnie już nie było miejsca, poza tym no, katedra. Z racji na swoje swój uprzywilejowane yy, miejsce, jest też miejscem pochówków kolejnych biskupów. Wtedy właśnie zrodziła się idea stworzenia takiego panteonu narodowego, yy, co znowu było bardzo modne w XIX wieku, yy, a co przetrwało do dzisiaj yy, aby na skałce urządzić takie taki właśnie miejsce pochówku osób znamienitych. Także to też dobrze wpisuje się tutaj yy, w, tą, w tą świadomość tego, że ci zmarli, swoją fizyczną obecnością przypominają o swoich osiągnięciach w tych konkretnych świątyniach. Wspomniał ksiądz mimochodem o świętym Jakubie, którego tutaj mamy w ołtarzu bocznym. To jest święty roch, ale bardzo dobrze, że, że A tak, bo z psem faktycznie. Że pani Miriam na to zwróciła uwagę, dlatego że wielu przybywających do Kończyc myli świętego Jakuba ze świętym rochem, dlatego że obaj są przedstawiani w stroju pielgrzymim. No tak, ma no a ta muszla to pierwsze tak, skojarzenie z Jakubem. Jakubem jako pielgrzymem. Obaj też mają kij z tykwą tak. I ta muszla jest albo właśnie do płaszcza przypięta, albo do kapelusza. Natomiast Jakuba od świętego Rocha, znaczy Rocha świętego Jakuba odróżnia pies, który liże jego wrzody jego na albo towarzyszy, a Roch na to, na to pokazuje. Czyli znowu mamy tutaj, podobnie jak w Kościele w Zamarskach to odwołanie do patrona nad chorobami. W drugim ołtarzu z kolei mamy świętą Filomę. Te dwa ołtarze, podobnie jak ołtarz główny, to są nastawy, które powstały w XIX wieku. Mianowicie Kościół w 1884 roku został gruntownie odnowiony, i wtedy też powstała obecna polichromia, która pokrywa wnętrze. I wtedy też wykonano właśnie takie neobarokowe, historyzujące nastawy ołtarzowe, zarówno ołtarza głównego, jak i ołtarza bocznego. Zachowano szczęśliwie ambonę. Ambona, która powstała w 1781 roku we Frydku. To jest bardzo ważny ośrodek snycerski dla Śląska i Śląska Opawskiego, tutaj dla naszych terenów, który zaopatrywał miejscowe świątynie w ołtarze, w Ambony, czy chociażby i chrzcielnice. Chrzcielnice, no to skoro była ambona, to po drugiej stronie mamy chrzcielnicę, no też niezbyt typową. Mnie ona zastanawia, nie, nie jest jakby odrębnym, to ta czara na wodę nie jest odrębnym bytem, bo to przeważnie jest kwintesencja chrzcielnicy i do tego jest jakaś nadstawa. A tutaj to tworzy formę ołtarzową wręcz. I tak, bardzo mi się podoba stwierdzenie po drugiej stronie, którego pani Miriam użyła. Mianowicie w tym, w tym stwierdzeniu mamy zawartą pewną ważną treść, jaka pojawia się po soborze trydenckim. Mianowicie chrzest, który jest pierwszym sakramentem otwierającym drogę do pozostałych sakramentów, jest udzielany w bardzo konkretnym miejscu, jakim jest chrzcielnica. I teraz sobór trydencki, a Zanim Święty Karol Romeusz, zalecali, aby chrzcielnica była ustawiana naprzeciwko ambony i bardzo często obie te przestrzenie miały podobną dekorację, czyli mamy chrzcielnicę, która dopełnia dekorację ambony po drugiej stronie, tak? I tak myślę, że w naszej diecezji bardzo dobrze to ilustruje kościół wieleśni dlatego, że tam mamy właśnie bardzo okazałą rokokową ambonę i, i po drugiej stronie również okazałą, okazałą oprawę dla chrzcielnicy. Podobnie jest w Białej w kościele. W świętej Marii Magdalenie w Cieszynie też o, jest w ten czy, sposób. Czy, 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 czy w Cieszynie, bardzo podobnie. Czyli łuk tęczowy, który oddziela prezbiterium od nawy, właśnie jest wyakcentowany tym miejscem głoszenia Słowa Bożego a wcześniej oczywiście udzielanego sakramentu Sztu świętego. Wcześniej chrzest uży, u, u, udzielany był tylko w baptysteriach, które znajdowały się przy katedrach. I to mówimy o wczesnym chrześcijaństwie i wczesnym średniowieczu. Dopiero papież y, Leon IV na początku IX wieku zarządził, aby chrzcielnice pojawiały się także w innych kościołach i kaplicach. Z, Oczywiście do momentu, kiedy chrzczono ludzi dorosłych, to używano baptysteriów, a więc basenów chrzcielnych, do którego wchodziło się i tam dwóch diakonów asystowało w chrzcie. Wymawiano, biskup wymawiał formułę, formułę chrzcielną i ten katechumenat, katechumen, który przyjmował chrzest, był potrójnie zanurzany. Natomiast w momencie, kiedy ochrzczono dorosłych, kiedy pojawia się w kościele dyskusja, co dzieje się z dzieckiem, który na przykład umiera nieochrzczone, wtedy w kościele rozpoczęła się praktyka chrztu dzieci. Ale teraz, żeby dziecko ochrzcić, już nie potrzeba basenu chrztelnego. Wystarczy szczelnica kielichowa. I te zredukowane szczelnice właśnie przyjmowały formę kielicha. Kielicha z nodusem, z podstawą. Albo też miały taką owalną strukturę. W sztuce romańskiej zachowały się tak, tego rodzaju przykłady właśnie chrzcielnic, które bardziej przypominają takie, taką balię, mówiąc, mówiąc językiem takim potocznym. I te chrzcielnice kielichowe, one, one wyparły. Wyparły bardzo mocno były, ich forma była, była niezwykle popularna. One mogły być z kamienia. Mamy gotyckie szczelice, na przykład najstarszą szczelnicę zachowaną na terenie diecezji bezkorzywieckiej. To szczelnica z połowy XV wieku w kościele w Gilowicach. Ważny jest też jeszcze jeden element, mianowicie na szczelnicach często umieszczano herby właściciela. I to też nie było przypadkowe, dlatego że z jednej strony dziecko otrzymywało chrzest i stawało się dzieckiem Bożym, ale z drugiej strony w układzie feudalnym ówczesnego czasu to dziecko stawało się własnością pana, o czym przypominał jego herb na szczelnicy. Ta sytuacja troszeczkę uległa zmianie po Soborze Trydenckim, mianowicie nowy rytuał rzymski z 1614 roku. Będący owocem reformy soborowej, wprowadził zalecenie, aby chrzcielnice nie tylko miały przykrywy, bo ta rzecz funkcjonowała wcześniej, żeby ta chrzcielnica kielichowa była zamknięta przykrywą. Dlaczego? Dlatego, że pojawiały się praktyki kradzieży wody święconej, która była świę... woda była święcona tylko w Wielką Sobotę w czasie liturgii paschalnej, do praktyk magicznych. I z jednej strony, żeby zachować czystość tej wody, ale z drugiej strony, one musiały być zamknięte, żeby tej szczelnicy, żeby tej wody po prostu nikt nie ukradł, właśnie do tego rodzaju zabobonnych praktyk ale wtedy też ten rytuał zalecił, aby przykrywy były dekorowane sceną sztuki Chrystusa w Jordanie. I tu mamy właśnie przykład w Kończycach, gdzie artysta postawił krok dalej, czyli nadał chrzcielnicy taką formę właśnie tylko czary kielicha, odciętej, zawieszonej w powietrzu, czy w tym duchu takiego takiej ekspresji barokowej i przytwierdził ją do rzeźbionej struktury, której głównym akcentem jest scena udzielania chrztu przez Jana Chrzciciela w Jordanie. I ten motyw będzie się nam pojawiał w innych, w innych realizacjach na terenie naszej diecezji. Warto też wspomnieć o takiej ciekawostce dla kościoła warmińskiego, mianowicie tam chrzcielnice są sytuowane w tak zwanych zagrodach chrzcielnych. Czyli na Warmii... Yy, Właśnie z racji postanowień synodu z 1610 roku biskupa Szymona Rudnickiego wprowadzono obowiązek zamykania szczelnic w takiej dekoracyjnej, ażurowej strukturze, która przypomina taką właśnie zagrodę, po to, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć tą wodę szczelną. I jeszcze jedna rzecz, żeby nie można było obchodzić chrzcielnicy, dlatego że tam istniał jeszcze taka, taki średniowieczny zabobon, że w niektórych sytuacjach życiowych trzeba było chrzcielnicę obejść trzy razy. I stąd też właśnie te ścielnice były, były właśnie sytuowane przy, przy ścianach, tak, żeby nie można było tej ścielnicy obejść. No ale jak obejdziemy kościół, to obejdziemy również chrzcielnicę. Ale to nie o to chodziło. <gry> Dobrze, pójdźmy dalej. Wspominał ksiądz o tym, że jest tu jedna z najlepszych artystycznie w wyrazie dróg krzyżowych. Tak, jeśli chodzi o drogi XVIII-wieczne. Rzeczywiście, z drugiej połowy XVIII wieku, mamy tutaj zachowanych 14 stacji drogi krzyżowej. Wiadomo, czy jego ona jest autorska. Autor najprawdopodobniej nie jest znany, znaczy autor nie jest znany, natomiast najprawdopodobniej wywodzi się ze środowiska Cieszyńskiego. W tym okresie malarstwo w Cieszynie stało na bardzo dobrym poziomie. I tego przykładem są właśnie stacje drogi krzyżowej zachowane tutaj w kończycach. Te stacje drogi krzyżowej zostały wykonane w oparciu o druk, druk notabene protestanckiego drukarza z Augsburga, Martina Engelbrechta, który to opublikował 14 rycin, takie książeczce z podpisami niemieckimi w 1743 roku. I te ryciny były powtarzane później w edycjach tłumaczonych na język polski aż do 1798 roku. I mamy wiele takich wydań. I właśnie te wydania one krążyły po Europie i były takim punktem odniesienia do kompozycji, które artyści wykorzystywali po to, żeby zilustrować konkretne właśnie przykłady dróg krzyżowych. Jednym szło lepiej, innym gorzej. Tak, tutaj ten artysta rzeczywiście bardzo dobrze to namalował. Z podobną realizacją w oparciu o, o ten druk, druk Engelbrechta spotkaliśmy się chociażby w Łodygowicach, gdzie Chrząstkiewicz właśnie inspirował się tymi, tymi stacjami Drogi Krzyżowej. Oczywiście także tutaj widzimy pewnego rodzaju innowacje, pewnych zmian w kompozycji, ale one tylko świadczą o tym, że ten aortysta, który stworzył ten cykl, nie był niewolnikiem rycin, ale także wdał, miał taki swój własny wkład w to, żeby, żeby tą Drogę Krzyżową w ten sposób zaaranżować. Pozostaje nam zaprosić Państwa do... Dotarcia również tutaj do Kończyc Wielkich, do Kościoła Świętego Michała Archanioła, zatrzymania się na chwilę i podziwiania, doceniania przeszłości i tego, co dzisiaj z niej pozostało, czym możemy się cieszyć. Warto także podejść pod pałac Lariszów, bo obok, obok tego pałacu znajduje się kaplica pod wyzwaniem Bożej Opatrzności. To też takie miejsce, które ważne jest dla tego regionu, miejsce pielgrzymkowe, gdzie właśnie pielgrzymki przybywały, aby prosić o opiekę, no i nawiedzić grup hrabiny Gabrieli, Pontun, und Hohenstein i inspirować się także jej działalnością do tego, by być dobrym człowiekiem. Dziękujemy Państwu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.